A Jezus, widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony, jak owce, które nie mają pasterza. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, 36 werset. A Jezus, widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony, jak owce, które nie mają pasterza. Młoda kobieta pracowała przez pewien czas u chrześcijańskiej rodziny. Była zachwycona tym, jak mama potrafiła wychowywać swoje dzieci z miłością. W tym domu modlono się przed posiłkami i panowała tam atmosfera, w której ta młoda kobieta czuła się bardzo dobrze. Kilka lat później ta kobieta została poproszona przez swojego tatę, by kupić mu Biblię. Gdy 2 lata później zmarł, mając pokój z Bogiem, jego córka dostała tę Biblię po ojcu. Dopiero po latach wzięła ją do ręki i w czasie swojego urlopu zaczęła ją czytać. Na początku miała wielkie trudności, by zrozumieć konteksty w Biblii, ale wytrwale czytała dalej. Gdy dotarła do Księgi Przypowieści Salomona, zadziałało to na nią jak spojrzenie w lustro. Odkryła wiele swoich błędów i grzechów w życiu. Przyszło jej na myśl, że chętnie porozmawiałaby z wierzącą chrześcijanką, u której przed laty pracowała. Postanowiła więc pójść w niedzielę na zgromadzenie, mając nadzieję, że ją tam spotka. Ten dzień, opowiadała później, stał się najpiękniejszym dniem w moim życiu. Kazanie, które słyszała, było o Panu Jezusie Chrystusie, o Jego współczuciu i o Jego miłości. Poczuła, że to jest dokładnie to, czego szuka i czego potrzebuje natychmiast. Pomodliła się: Panie, otwórz moje serce. To był początek szczęśliwego życia wiary.